Goście w studio. Porozmawiamy o spektaklu Jak Zabłocki na mydle. Julia Hatys i Tomasz Dedek są naszymi gośćmi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Drodzy Państwo, czy jak powiem, że spektakl mówi o tym, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, to bardzo będę się mylił? Absolutnie nie. Absolutnie tak, oczywiście. No. Znaczy, myślę sobie, że to jest taka prawda uniwersalna. To taka prawda uniwersalna, która wcale nie jest prawdą, ale w porządku, jeżeli tak sobie... Możemy sobie ustawić, prawda, priorytety w różny sposób i jeżeli chcemy tak, to możemy rozmawiać w ten sposób. No dobrze, ale jednak o tych zamianach, o tych różnicach tak naprawdę mówi spektakl i od razu podkreślmy, to jest komedia. Tu chodzi o to, żeby tak trochę z przymrużeniem oka na pewne nasze cechy popatrzeć. Tak, to jest komedia, nie jest to farsa. Nam nikt się nie zamienia kobieta w mężczyznę, mężczyzna w kobietę, choć jest taki jeden moment, ale to jest bardziej przyjęcie obowiązków niż wymiana płci za przeproszeniem. Jest to komedia, tak. Jest w miarę, mam nadzieję, dobra. O zamianie ról właśnie. Szlachetna. O zamianie ról, tak. Czyli my jesteśmy z Wenus, a one są z Marsa. No dobrze. Julia, powiedz, czy to, że premiera jest 13, czyli chwilę przed walentynkami, to miało znaczenie i właśnie takie trochę puszczenie oka w kierunku tych relacji damsko-męskich? Dla mnie, czy dla widzów? No nie wiem, no dla twórców. Czy dla nas miało to znaczenie? Chyba znaczy, ktoś, nie. Bardziej... kto wpadł na to, żeby to robić, myślę, że ktoś, chyba tak sobie celował. Ktoś, kto wpadł na to, był szalony, żeby robić premierę 13, ale może na szczęście. Ja w ogóle nie kombinowałem w ten sposób. Ja też nie, dlatego trochę mnie zaskoczyło to pytanie, ale bardziej myślę o liczbie, a nie o tym, że to jest przed walentynkami, ale być może to jest... Aktorzy teatralni mają jakieś przesądy związane z datami? Mnóstwo. Niektórzy mają. Są aktorzy, którzy mają. Ja nie mam żadnych. Okej. No dobrze. Naprawdę nie mam żadnych. Możemy powiedzieć coś o tym, kto napisał ten spektakl? Julka powie, kto napisał, bo ona pamięta autora. Jack Popwell. Tak. Okay. To zostało bardzo zgrabnie spolszczone, bo nie ma takiej figury jak Zabłocki i mydło w Stanach Zjednoczonych. Tak? To Amerykanin, tak? Mm-mm. Nie? Anglik? Anglia. To w Anglii tam też nie. Tam też nie. Ma. Okay. Więc to zostało tak zgrabnie spolszczone. No i jest to jakby, można powiedzieć, że ten Jack Popwell? Yeah. To mógłby się nazywać Jacek Popiel. Jacek dobrze Popiel. Tak go nazywamy. I nikt by nie miał tu pretensji. Mm-hmm. No dobrze, tutaj jakby autorem adaptacji jest Jerzy Hutek, który tak, też jest reżyserem. Mm-hmm. Jak się z nim pracuje? Możecie teraz już powiedzieć. Tomasz. Nie, no ja mogę bardzo powiedzieć. Pan Jerzy jest reżyserem bardzo mi bliskim, ponieważ ja jestem dosyć starym człowiekiem, starej daty. Już ustaliliśmy, nie ma pan Instagrama. Nie mam Instagrama, ale jest takim bardzo dobrym, znającym, czującym rzemiosło reżyserem. Ma dużo doświadczenia, był kilka razy dyrektorem teatrów, reżyserował różne fajne sztuki i podchodzi do tego bardzo, bardzo solidnie, co jest w tych czasach rzadkością, że tak powiem. Umówmy się, jest to spektakl, który nie ma swojego miejsca stałego w Warszawie. Mhm. Może będzie miał. Najprawdopodobniej za rok bądź dwa, tak? Jeżeli dożyjemy. Więc jest to spektakl wyjazdowy. A czyli będzie takie tour de Polonii? Będzie. Tak już zaczęliśmy. Będziemy teraz... Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź w lutym. Ale w związku z tym, że te spektakle jakby rodzą się jak żeby po deszczu, one nie zawsze są do końca, może ja nie powiem, że nieuczciwie. No ale robione. Tak jak pan Jerzy to widział, nie? Ale pan Jerzy tu bardzo, bardzo się do tego przykładał. Miał takie fajne, stare sposoby reżyserskie, bez
wydziwiań, stawianie prostych sytuacji, kreślenie zadań, no to jest to, co lubię bardzo. No dobrze, i teraz to on przyszedł, czy zadzwonił i powiedział, mam pomysł na taki spektakl i chciałbym, żeby to Tomasz Dedek wystąpił w głównej roli obok Joanny Trzepiecińskiej, bo tego nie powiedzieliśmy, wy gracie dwie główne role w tym właśnie spektaklu. Właśnie tu pozdrawiamy Joasię bardzo serdecznie, ona teraz pięknie pewnie śpiewa w Krakowie. Nie. W takim sensie, że widział was jakby w... No, prawdopodobnie nas widział, ale ja nie wiem, czy cały... Bo widział wcześniej. Całym tym duchem stwórczym nie był Jerzy Budejko, bo on kiedyś do mnie zadzwonił. To było, nie wiem, z półtora roku temu. I pytał się, słuchaj, a co byś pomyślał, gdybyś, no tak, jak ci się pracowało z Joasią? A mówię, no jak się... Boże, ja przez 10 lat... To była moja żona. Pracowałem z nią, zrozumieliśmy się świetnie. I temat umarł. A. I temat umarł. I nagle on do mnie dzwoni i mówi, a tu mam taką sztukę, będziemy to robili, będziecie to robić. No więc do tego właśnie zmierzam. Ale o co ci chodzi? Przecież pytałeś półtora roku temu, że ta sytuacja, jakieś dziwne pytanie, które... No ale właśnie tak będziemy robili. No i tak żeśmy zrobili. To może banalne będzie pytanie, ale rozumiem, że to ułatwia współpracę, no bo wy się po prostu dobrze znacie z planu, ze sceny. My się dobrze znamy i rozumiemy się doskonale. I myślę, że tak, tak. Nie polubiliśmy się, a wręcz odwrotnie. Mhm. No dobra, czyli nie było tak, że jak była mowa, że to Joanna Trzepiecińska będzie partnerką, to... Nie, wręcz odwrotnie, było bardzo, bardzo miło i przyjemnie. Dobrze, Julia, wiemy już, kto w głównych rolach, powiedz jeszcze o tych rolach pozostałych, o twoich innych kolegach, no i o tym, kogo ty też grasz w tym spektaklu. Ja mam zaszczyt grać córkę Tomasza Dedka i Joanny Trzepiecińskiej. Bardzo się cieszę, że mam takich rodziców pokręconych. Wspaniałych rodziców mam, taka piosenka. Wspaniałych tak. rodziców mam. I to są właśnie oni. Ja powracam ze studiów z Londynu i mam dla nich niespodziankę. Ale nie mogę zdradzać, no jaką niespodziankę mam. Tata jest najbardziej w szoku. Mama próbuje to jakoś ogarnąć i mi kibicuje. No i tu tak samo jak cała nasza sztuka jest o tej zamianie ról, to ja też przychodzę z taką zmianą, czyli że chcę dużo pracować, chcę robić karierę, a nie tylko, jak to się mówi, iść do kuchni i zajmować się domem. No i pojawiają się też inni bohaterowie. Na przykład sąsiad, Ryszard, który jest wsparciem poniekąd dla Tomka, to jest Kamil Próban. I sąsiadka. No, sąsiadka musi być. Tak. Która też jest wsparciem dla mnie. Wsparciem absolutnym. Zostałem nagle samotnym. Dużo zdradzamy, już trochę za dużo zdradzamy. Człowiekiem w pewnym momencie. Jest jeszcze z nami Kacper Młynarkiewicz, jest z nami Mikołaj Krawczyk na zmianę i jeszcze mój partner Mateusz Rzeźniczak. Julia, wyobraź sobie, że Tomasz Dedek nie siedzi teraz obok ciebie. To jest bardzo trudne, że jesteśmy, ale okay. Że jesteśmy, no zagraj to, że jesteśmy, jesteśmy sami w studio. Czy szansa na to, żeby wystąpić w jednym spektaklu obok doświadczonych aktorów, czy oni podpowiadają, oni korygują, sugerują, czy jednak mówią, młody, radź sobie? Nie, ja tutaj miałam zarówno od Joasi, jak i od Tomka duże, duże wsparcie i mogłam na nich liczyć. I takie traktowanie mnie jak kumpla to jest w porządku i trochę jak córki, więc to jest super. Nie było żadnego antynastawienia do mnie, wręcz przeciwnie. Znaczy ja mam takie wrażenie. Nie mówię od razu o nastawieniu anty, natomiast jakby nie każdy doświadczony aktor musi lubi chcieć, no prawda, dokładnie, się dzielić. Dlatego o tym mówię. No ale jeżeli robimy coś wspólnie, to naszym jakby... celem, żeby zrobić to najlepiej. Celem jest to, żeby zrobić to najlepiej i takie trzymanie na lekki dystans, to nie jest najlepsza metoda, nie? Bo wtedy wtedy jest pewien dyskomfort, to nie mój, bo mnie to, prawda, jasne, byłoby, ale dlaczego
Julka miałaby się źle czuć. W jasne, tym, gdzie jasne. Będziemy musieli co wieczór, dwa razy czasem dziennie być łykać na tej scenie, łykać te żaby i co? I przez 3 dni patrzeć, no tak, i patrzeć tak. Na siebie tak z podełba. No, no dobrze, a to idąc dalej, no przecież za chwilę będzie tak, że już będzie troszkę przesyt, no bo będziecie spędzać ze sobą naprawdę dużo czasu. Są jakieś metody na to, żeby gdzieś jakiejś takiej rutynie nie popaść? No są, ale nie powiem. Myślę, że co wyjazd będziemy wymyślać nowe atrakcje i wcale nie będzie. Nie, nie będzie tego na razie tak od dużo. Tego są młodzi, to są takie sety, takie sety po 3 dni, więc raz w miesiącu, nie? Tak, raz w miesiącu po 3 dni. Damy radę. Damy radę, mało tego, będziemy też za sobą tęsknić, jak nie będziemy tego grać i będzie fajnie.